Identyfikator podmiotu SCP-513. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-513 powinien być umieszczony w bloku żelatyny o objętości 1 m³ i przechowywany w cienkoszczelnym, klimatyzowanym pomieszczeniu. Żelatyna musi być sprawdzana codziennie celem odnalezienia degeneracji struktury bloku. Awaryjne kontrole będą dokonywane bezpośrednio po każdym trzęsieniu ziemi, wybuchu lub dźwięku klasy drugiej lub wyższej. Personel wykonujący kontrolę ma obowiązek nosić zatyczki do uszu oraz nauszniki z możliwością redukcji szumu za każdym razem, gdy wewnątrz pomieszczenia znajduje się SCP-513. Jeżeli blok żelatyny wykaże jakiekolwiek oznaki degeneracji, takie jak rozerwanie, szczeliny, oznaki rozpuszczenia lub pleśni, SCP-513 należy natychmiast umieścić w bloku zastępczym przez zespół chirurgicznie ogłuszonego personelu klasy D. Żadne inne istoty czujące nie mogą wejść do pomieszczenia podczas wykonywania tej procedury. Osoby narażone na oddziaływanie SCP-513 mają być monitorowane przy pomocy co najmniej 2 pracowników ochrony w każdym czasie. W żadnych okolicznościach nie można podawać osobom poddanym działaniu obiektu środków uspokajających ani pozwalać utracić przytomność. Każda ofiara, która jest nieprzytomna, ma zostać poddana natychmiastowej terminacji. Personel klasy D należy uśmiercić przy wykryciu pierwszych objawów degeneracji psychicznej. Wszystkie inne ofiary działania obiektu mogą być poddane terminacji na ich życzenie. W ramach możliwości należy zaobserwować SCP-513-1. Opis. Fizycznie SCP-513 jest zwykłym, zarzewiałym krowim dzwonkiem. Wszelkie oznaczenia oraz grawerowania nie są widoczne na powierzchni ze względu na dużą ilość korozji. Próby usunięcia rdzy chemicznie lub mechanicznie zakończyły się niepowodzeniem. SCP-513 został odzyskany przez agenta w trakcie przeprowadzania procedury przywracania przechowania mu. Klakier SCP-513 był mocno umocowany w miejscu przez kilka pasów taśmy klejącej. Pojedynczy kawałek papieru został znaleziony wraz z SCP-513. Patrz uzupełnienie. Każdy hałas wytworzony przez SCP-513 od razu wywołuje silny lęk u wszystkich istot, które go usłyszą, niezależnie od ich wcześniejszego stanu psychicznego. Ofiary wystawione na działanie podmiotu zgłaszają uczucie bycia obserwowanym przez niewidzialną istotę i mają podwyższone tętno oraz ciśnienie krwi. Mniej więcej godzinę po ekspozycji ofiary zaczną przelotnie zauważać SCP-513-1 przy otwieraniu drzwi, podczas przechodzenia obok lustra, odwracania głowy lub wykonywania innych czynności, które prowadzą do nagłej zmiany percepcji wzrokowej. Po zauważeniu SCP-513-1 podobno odwraca się i odchodzi z widoku, po czym znika bez śladu. Z przesłuchań świadków wynika, że SCP-513-1 jest niewidoczny dla tych, którzy nie byli narażeni na działanie anormalne SCP-513. Obserwacje SCP-513-1 powtarzają się co 14 do 237 minut. Śledzenie przez podmiot nieuchronnie powoduje skrajny brak snu, gdyż ofiarom przeszkadza obecność SCP-513-1 w pomieszczeniach, w których się aktualnie znajdują. Ofiary zdolne zasnąć przed pojawieniem się SCP-513-1 są fizycznie atakowane przez obiekt. Po przebudzeniu ofiary SCP-513-1 ucieka, jak w każdym przypadku. Patrz dziennik eksperymentu 513. Brak snu wraz ze stresem psychicznym powodowanym przez zachowanie SCP-513-1 zawsze wywołuje paranoję, agresję, zwiększoną czujność oraz depresję. Wszystkie testy zakończyły się samobójstwem ofiary. Opisy wyglądu SCP-513-1 w dużej mierze są nierzetelne. Badani nie są w stanie zapewnić kompletnych wyników obserwacji ze względu na wyczerpanie, utratę zdrowia psychicznego i zwiększoną czujność na zmianę otoczenia. Wszystkie wykonane do tej pory przesłuchania wskazują, że SCP-513-1 jest wysokim, wychudzonym humanoidem z nienaturalnie długimi rękami. Uzupełnienie. Tekst pozyskany wraz z SCP-513. Widziałeś go? Teraz może cię usłyszeć. Dotknąłeś go? Teraz może cię zobaczyć. Nigdy nim nie dzwoń. Jeżeli go usłyszałeś, może cię dotknąć.